Kiedy myślimy o granicach Rzymu, przed oczami stają nam różne warianty kształtu imperium romanum. Fani Republiki Rzymskiej na pewno świetnie kojarzą jej wygląd z lat poprzedzających śmierć Juliusza Cezara w 44 roku przed naszą erą. Tak zaś Imperium prezentowało się podczas lat największej rozpiętości za cesarza Trajana na początku II wieku naszej ery. Absolutna dominacja. Sporo osób kojarzy też zapewne słynny podział imperium na część wschodnią i zachodnią, dokonany w 395 roku przez Teodozjusza Wielkiego. Gdy władca umierał, mocarstwo na mapie prezentowało się nadal okazale, zarówno po wschodniej, jak i zachodniej stronie. Jednak już 60 lat po śmierci Teodozjusza, zachodnia część jego państwa w wyniku najazdów barbarzyńskich plemion wyglądała już. Mm, to może zaboleć. Wyglądała niestety tak. Cesarstwo Zachodniożymskie, do niedawna kontrolujące większość ziem zapisanych w Testamencie przez Teodozjusza, w 457 roku było już w przybliżeniu ograniczone do północnej Galii, Dalmacji i Italii, narażonej w dodatku na ataki z zewnątrz. Co gorsze, Flawiusz Ecjusz, pogromca Hunów, zwany ostatnim Rzymianinem, już nie żył. Pozbawione jego wpływu, Cesarstwo Zachodniożymskie Stawało się biernym obserwatorem, rozrywanym przez ludy pokroju Wizygotów czy Wandalów, które na zgliszczach imperium założyły królestwa przejawiające coraz większą bezczelność względem dawnego hegemona. Wciąż jednak byli tacy, co uważali, że w tego trupa da się jeszcze tchnąć życie. Jednym z nich był cesarz Majorian obejmie on tron właśnie w 457 roku, by przez cztery następne lata starać się odbudować dawną potęgę Rzymu, roztrzaskaną w efekcie najazdów barbarzyńców i wewnętrznych kryzysów. Witajcie z tej strony Aleksander z Kroniki Historii, a to pierwszy biograficzny materiał na kanale serii Żywoty nie tylko sławnych, nie tylko mężów Serii biograficznej, której pierwszy odcinek poświęcony będzie romantycznej i tragicznej historii Majoriana, cesarza zachodniorzymskiego, przedostatniego niemarionetkowego władcy imperium, które składało się już do grobu. Serdecznie zapraszam do oglądania, słuchania, komentowania, subskrybowania i wytykania błędów poprawianych w erracie pod filmem. Wypada zacząć mi jednak od bibliografii. Jej trzonem jest publikacja, którą odnalazłem w bazach danych Uniwersytetu Wrocławskiego. To praca doktorska autorstwa Geralda Maxa zatytułowana Majorian Augustus chyba jedyna anglojęzyczna monografia cesarza Majoriana. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Jako, że dysertacja z Uniwersytetu Wisconsin ma już blisko 50 lat, należało ją kontrolować przy użyciu nowszych publikacji. Poświęconych wiecznemu miastu późnego antyku. Wśród najważniejszych pomocy naukowych znalazły się książki autorstwa Pennego McGeorge'a, Petera Hifera, Ilkiego Sywan, Ayana Hughesa, Johna Bagnella Berry'ego, czy rzecz jasna, świętej pamięci profesora Aleksandra Krawczuka. Skoro jesteśmy już przy temacie książek, dzięki wspaniałomyślności wydawnictwa Bellona, w mojej biblioteczce znalazło się sporo egzemplarzy z serii historycznej Bitwy. Chciałbym się nimi z wami podzielić, mimo braku tematycznego powiązania z czasami, o których opowiada mój materiał. Z widocznych na ekranie zasobów jestem gotów oddać cztery książki, które trafią do autorów najlepszych, najciekawszych odpowiedzi na konkursowe pytanie. Słuchajcie uważnie, gdybyś mógł wcielić się w dowolnego cesarza Rzymu od Augusta do Augustulusa, jaką decyzję podjąłbyś? lub jaką decyzję byś cofnął, albo zmienił, by uchronić Cesarstwo Zachodnio przed upadkiem w 476 roku. Oczywiście, to tylko zabawa. Wątpię, by jedna decyzja mogła magicznie odwrócić bieg historii, lecz czemu nie popuścić wodzy fantazji? Jestem bardzo ciekaw waszych propozycji. Będę czekał na nie przez równy kalendarzowy miesiąc. Książek jest więcej niż cztery, więc będziecie mieli pewne pole manewru przy wyborze nagrody. Oczywiście, najszersze pole będzie miał ten zwycięzca, który najszybciej odpowie na moje wezwanie do odbioru nagrody. Koniec formalności. Poznajmy historię Majoriana. W latach 425-55 na zachodzie cesarzem był Walentynian III. Młodociany i niezbyt energiczny władca był tylko biernym obserwatorem zdarzeń, zdominowanym przez wpływowe otoczenie. W nim, rok po roku, coraz bardziej jaśniała postać Flawiusza Ecjusza, na którego barkach spoczywała faktyczna odpowiedzialność za obronę granic cesarstwa przed nawałnicą barbarzyńców doby wielkiej wędrówki ludów. Gwiazda Ecjusza rozbłysnęła na dobre, gdy około 435 roku zakończyła się regencja Galli Placidii, matki nastoletniego, acz dorosłego już Walentyniana III. Flawiusz, jako magister militum, a więc głównodowodzący wojsk, przez następne 16 lat będzie nieustannie działał na rzecz ochrony granic państwa. W misji tej nierzadko wysługiwać się będzie złowrogimi hunami, z którymi wódz miał akurat znakomite stosunki z racji spędzenia kilku lat w roli jeńca na chuńskim dworze. Lata 433-451 to prawdziwy tour de force Flaviusza Ecjusza, w trakcie którego dał się we znaki prawie każdemu ludowi, który miał czelność przekroczyć Ren i zamieszkać w granicach Cesarstwa zachodnio i gościny tej nie uszanować. Wizygoci, Alanowie, Burgundowie, czy Frankowie musieli czasowo porzucić marzenia o samostanowieniu podczas lat supremacji Ecjusza w cesarstwie? Ostatecznie nawet Hunowie zaznają klęski z rąk dawnego przyjaciela, gdy w 451 roku dostaną w czambu na polach katalaunijskich, kończąc okres dobrych stosunków między Atylą a cesarstwem zachodnio-rzymskim. Magister Militum dbał na różne sposoby, by wjeżdżające ludy nie podkopały rzymskiej władzy na zachodzie. Sztuka ta udawała mu się znakomicie, z jednym bolesnym wyjątkiem. W 439 roku, po dziesięcioletniej kampanii, Wandalowie ostatecznie podbili większość północnej Afryki, przybywszy doń z Hiszpanii. Genzeryk, wandalski król, osiadając w 442 roku w Kartaginie, odebrał tym samym Rawennie, najbogatszą prowincję, spichlerz kraju. Auć, bardzo bolesna strata. Nie był to jednak główny teatr działań Ecjusza, więc jego wina jest minimalna. Wybitny wódz nie mógł się przecież rozdwoić. Był skupiony przede wszystkim na utrzymaniu rzymskiej władzy w Galii. Jednakże nawet tam brak umiejętności bilokacji mocno utrudniał zadanie zarobionemu Ecjuszowi. W przykryciu braku nadnaturalnych zdolności wódz pomagał sobie utrzymując wielu zdolnych oficerów w sztabie, na których można było polegać w trudnych zmaganiach z panoszącymi się barbarzyńcami. Sztab Ecjusza okazał się kuźnią talentów, które odznaczą swój ślad w ostatnich latach istnienia Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego. Z tego grona najbardziej wyróżnili się Rycymer, Eparchiusz Avitus oraz człowiek, który przejdzie do historii jako majorian. Czy Flawiusz Ecjusz zdawał sobie sprawę, że ma pośród swoich ludzi dwóch przyszłych cesarzy? Czy przypuszczał, że po latach będzie konkurował z trzecim z wymienionych oficerów o popularno-naukowy tytuł? Ostatniego Rzymianina? Od razu na początek zła wiadomość. Nie wiadomo kiedy dokładnie na świat przyszedł Juliusz Valerius Majorianus, w przyszłości zwany Majorianem. Dywagacje na ten temat opierają się w zasadzie na słowach, którymi określił go Sydoniusz Apollinaris, autor rzymski, znający osobiście cesarza Zachodu jedno z najważniejszych źródeł do poznania bohatera. Panegiryk Sydoniusza, wychwalający nowego władcę, wydany w 458 roku zawiera kilka ogólnych odniesień do wieku Majoriana. Gerald Max przytacza fragmenty, w których cesarz określany jest jako juvenis. Młodzieniec. Z grubsza, wszystkie momenty, w których to słowo pojawia się u Sydoniusza, odnoszą się do wydarzeń z życia Majoriana, mających miejsce w latach 50. V wieku. W drugiej połowie tejże dekady Majorian objął tron, stąd w miarę powszechna zgoda badaczy, że obejmując go, nasz bohater nadal był młodzieńcem. Dlatego przyjmuje się bezpiecznie, że Majorian musiał urodzić się niedługo po 420 roku. Przyznacie, że ciężko uznać tę datę za precyzyjną. Niewiele pewnego można też powiedzieć o miejscu narodzin Majoriana. Można jedynie przypuszczać, że jego rodzina pochodziła z Pannonii gdzie stacjonował jego dziadek o tym samym imieniu. Nestor Rodu miał mieć posiadłości ziemskie pod miastem Aquincum, z którego zarządzał przygranicznym regionem Pannonia Valeria. Familia Majoriana była najprawdopodobniej dobrze sytuowana, co zawdzięczała militarnym tradycjom Rodu. Wspomniany przodek naszego bohatera doszedł przecież do najwyższego szczebla wojskowej drabinki tytułu Magister Militum. Jak jednak stwierdza Gerald Max, Absolutnie nie przesądza to o pannońskim pochodzeniu naszego majoriana. Jest to tylko jedna z poważniejszych opcji, obok której amerykański badacz wymienia także możliwe italskie pochodzenie Juliusza Waleriusza. Profesor Krawczuk stwierdza natomiast bez ogródek, że pochodził on z Galii, zapewne na podstawie sławy, jaką cieszył się w tej krainie po swoich młodzieńczych kampaniach. Kłóci się to jednak z opinią Maxa, który podkreśla, że gdyby Juliusz Waleriusz Majorianus pochodził z Gali, ojczyzny Sydoniusza, to starożytny twórca napisałby o tych galijskich korzeniach dziesięć osobnych panegiryków na cześć swojego krajana. Imiona rodziców Majoriana również nie przetrwały na kartach żadnej kroniki. Wiemy jedynie, że jego matka, a córka rzeczonego magistra Militum z Pannoni, poślubiła człowieka. Który sprawował w wojsku Flawiusza Ecjusza urząd zwany Numerarius. Jak tłumaczy z Sydoniusza na nasze Gerald Max, ojciec Majoriana był tym dla Ecjusza, kim kwestor był dla Republiki, czyli zajmował się finansami ekipy Ecjusza. Kończąc sprawy rodzinne, Juliusz Waleriusz Majorianus musiał pochodzić z arystokracji zachodnio-rzymskiej której członkowie robili kariery w wojsku. Młodzieniec nie powinien mieć zatem żadnych trudności w podążeniu drogą przodków i taką też ścieżkę w swoim życiu obrał. Zaciągnął się do wojska. Jak wspomniałem, konkretnie do wojska Flawiusza Ecjusza. Zapewne znajomości ojca Majoriana ułatwiły mu start w armii przyszłego pogromcy Atylii, w trakcie wczesnej wojskowej kariery cesarza inspe natrafiamy wreszcie na jakieś w miarę pewne daty i w miarę pewne miejsca w życiorysie Majoriana. Przełożony Juliusza Waleriusza spędził większość swojego życia walcząc w Galii. Nie dziwi zatem, że to w tej prowincji odnajdziemy pierwsze ślady istnienia Majoriana. Na początku lat 45 wieku miał on towarzyszyć Ecjuszowi w kampanii przeciwko Bagałdom w Armoryce, krainie pomiędzy Loarą a Sekwaną. Po chwilowym zdławieniu zbuntowanych mas chłopskich, Juliusz Waleriusz miał zasłużyć się przy odparciu jednego z najazdów franków salickich na północną Galię. Atak z terenów dzisiejszej Belgii miał mieć miejsce niedługo po chłopskim zrywie w Armoryce. Bagałdowie nie dawali jednak spokoju swoim ciemiężcom i zaatakowali ponownie, znów angażując majoriana. Tym razem widziany on był w Turonum, dzisiejszym Tur, gdzie skutecznie bronił miasta przed buntownikami. Wydarzenie to miało miejsce około 443 roku. Bardzo mocno przypuszczalnie, około 4-5 lat później, miał miejsce najbardziej chwalebny epizod w dotychczasowej karierze Majoriana. Mianowicie miał on dowodzić udaną zasadzką na Franków w miejscowości Helena, gdzieś w Gali. Przestraszeni Frankowie mieli pierzchnąć po niedługiej walce, która przyniosła zwycięzcom sporo łupów. Wiktoria pod Heleną miała być jedną z ważniejszych cegiełek, która przekonała ostatecznie króla Klodiana do pokoju z Rzymianami. We wspomnianej bitwie oraz w trakcie oblężenia Turonu Majorian miał dowodzić już samodzielnie, bez asysty przełożonego. Być może świadczy to o szybkim wzroście znaczenia i o talencie dowódczym ledwie 20-paroletniego Juliusza Waleriusza. Być może są to też świadectwa rosnącej niezależności niepokornego indywidualisty, na jakiego wyrastał młody podopieczny Flaviusza Ecjusza. Sydoniusz podaje, że młodzian dzięki swej postawie stał się popularny wśród wiarusów. To jednak tylko przypuszczenia, tak samo jak to, że rosnąca ambicja i sława Majoriana bardzo nie spodobała się żonie jego szefa. Miała ona mieć wraz z mężem jasne plany wobec swojego syna Gaudencjusza. Państwo Ecjuszowie chcieli wydać go za młodszą córkę cesarza Walentyniana III, Placydię. Taki prestiżowy Mariasz na pewno wzmacniał szanse rodziny na objęcie w przyszłości cesarskiego tronu, zwłaszcza że Walentynian nie miał syna. W bardzo niejasny sposób: w planach żony Ecjusza cierniem stał się nagle Majorian, starszy od Gaudencjusza o kilka lat. Spotkałem dwie teorie tłumaczące czemu Majorian, pomimo świetnie zapowiadającej się przyszłości, wypadł na początku lat 50. z łask flawiusza Ecjusza. Pierwsza z nich mówi, że według pelagi, żony Ecjusza, młody Majorian stał się zbyt popularny w wojsku męża. To mogło urodzić poważne problemy w przyszłości dla Gaudencjusza. Nie muszę chyba mówić, że obracamy się w czasach, gdy poparcie części rzymskiego wojska było jednym z kluczowych argumentów w walce o tron. Popularny obrońca Turonum mógł zatem za niedługo stać się groźnym rywalem dla syna Ecjusza, którego zakładana intronizacja miała być efektem wrzenienia się w panującą dynastię teodozjańską. Druga teoria mówi, że majorian został zauważony przez samego cesarza, który pragnąc większego wpływu na realną władzę, potrzebował przeciwwagi dla wszechwładnego Flawiusza Ecjusza. Zasługi wojenne majoriana, wedle pelagi, miały zrobić na cesarzu tak dobre wrażenie, że ten zaczął w oficerze widzieć najlepszego partnera dla córki Placydii. Być może, przez takie wyróżnienie majoriana, walentynian chciał też zrobić na złość Ecjuszowi, którego osobiście nie znosił. Taki obrót spraw zamykałby Gaudencjuszowi na dobre drogę do tronu. W każdym razie, z tego czy innego powodu, pelagia zaczęła suszyć łeb mężowi, by czym prędzej pozbył się z armii groźnego podwładnego. Ecjusz miał ostatecznie posłuchać żony i na początku lat 50. niespodziewanie zwolnił Majoriana ze służby, odsyłając go w rodzinne strony, gdzie nie stanowiłby żadnego zagrożenia dla intrygi mającej wsadzić nastoletniego Gaudencjusza w purpurę. Tak oto zapewne jeszcze przed trzydziestką Majorian ląduje na marginesie zachodnio polityki. Z letargu w 454 roku wyrwie go sam cesarz Walentynian III, wzywając go rozpaczliwie z powrotem do armii. Nadając być może od razu bardzo wpływowy tytuł Comes domesticoru, komesa domestyków, dowódcy przybocznej gwardii cesarza. Armię, którą konkretnie zająć się miał majorian, adresat rozkazu znał bardzo dobrze. Byli to żołnierze Flawiusza Ecjusza. Powrót do dawnych towarzyszy broni był teraz możliwy, z uwagi na to, że wielki dowódca już nie żył. Między innymi z tego powodu dalsze śledzenie życiorysu majoriana nie ma sensu bez opowieści o dworsko-politycznej tragifarsie, w jakiej pogrążało się cesarstwo zachodnio-rzymskie. Gdy Majorian przebywał na przymusowym urlopie, jego dawny szef odniósł swój największy sukces w karierze. W 451 roku, Ecjusz z wydatną pomocą wizygotów pokonuje Hunów Atylii na polach katalaunijskich. Wiktoria, jakkolwiek świetna by nie była, na pewno nie zasługuje na miano decydującej. Nie udało się bowiem w jej efekcie zażegnać chuńskiego niebezpieczeństwa, odpowiedzialnego od dekad za różne kryzysy w obu częściach cesarstwa. W końcu, już rok po wielkiej batalii, ten sam pokonany Atylla najeżdża na Italię i łupi niemiłosiernie jej północną część. Ecjusz jest wtedy bezradny, gdyż nie posiada tylu sojuszniczych sił pod swoją komendą co rok wcześniej. Szczęśliwie dla niego, Atylla niedługo potem umiera, a wraz z nim potęga Hunów, rozdrobniona między potomków Wielkiego Wodza. Spory cios władcom Stepu zadały w 454 roku zbuntowane plemiona z Pannoni, wśród których rolę wiodącą przypisuje się gepidom króla Ardaryka. Pokonały one w tym roku armię Hunów nad tajemniczą rzeką Nedao, zabijając przy okazji jednego z synów Bicza Bożego, Ellaka. Jak pisze Peter Heifer, porażka oznaczała utratę statusu supermocarstwa przez Hunów lecz nie ich całkowite unicestwienie. Ostateczny kres ich politycznego znaczenia bowiem wyznacza z grubsza rok 469, kiedy to kolejny syn Atylii, Dengizich, został rozbity przez wschodnio-rzymskiego dowódcę Anagestesa. Po klęsce resztki Hunów zostały wspaniałomyślnie przyjęte przez cesarstwo i w większości osadzone w Dobrudży, na północnych krańcach imperium. Krach huńskiej potęgi był świetną wiadomością zarówno dla Konstantynopola, jak i dla Rawenny, lecz nie dla Flaviusza Ecjusza. Po pierwsze, w jego wyniku utracił on ważny straszak w niekiedy twardych negocjacjach z chociażby chwijnymi wizgotami. A po drugie, upadł najważniejszy filar jego wielkiej kariery politycznej. Gdy zabrakło Hunów, Flawiusz nie mógł już dalej opierać się na sławie jedynego człowieka, który potrafił ujarzmić tych strasznych barbarzyńców. Doskonale rozumiał to cesarz Walentynian III, który choć zasiadał na tronie od zgoła 30 lat, nie miał do tej pory żadnego realnego wpływu na politykę państwa, którym teoretycznie rządził. Stopniowo narastały też niesnaski pomiędzy generalis Simusem a cesarzem. Jedną z nich była wspomniana kwestia o rzęku Syna Ecjusza z Placydią. Na który mocno nalegał magister Militu. Było jasne, że to przez młodszą córkę około 35-letniego Walentyniana będzie wiodła droga do tytułu cesarza. Jej starsza siostra, Eudokia, została wydana za mąż za Huneryka, wandalskiego następcę tronu, zgodnie z zapisami pokoju wieńczącego wandalski podbój Afryki. Zachodnio-rzymskie elity nie wyobrażały sobie, by rządził nimi barbarzyńca. Więc gdy Ecjusz zaproponował Walentynianowi swojego syna na męża Placydii, oznaczało to nieoficjalne roszczenie do tronu w przyszłości. Cesarz został ostatecznie przekonany, że taki obrót spraw zagraża bezpośrednio jego życiu. Że po mariażu córki może spodziewać się zamachu na własne życie ze strony Flawiusza Ecjusza, któremu Walentynian będzie teraz tylko przeszkadzał w dynastycznych planach. Podżegaczy było dwóch. Byli to wpływowy na dworze eunuch Herakliusz i przede wszystkim Petroniusz Maksymus, blisko 60-letni, poważany senator z bogatą karierą urzędniczą. Trójka spiskowców ułożyła w 454 roku plan zgładzenia ostatniego Rzymianina. Zrealizowano go pod koniec września, gdy Flawiusz Ecjusz liczył w osamotnieniu wpływy z podatków. Rzekomo Walentynian III miał własnoręcznie zadać pierwszy cios, po którym dzieła dokończył Herakliusz. Tak oto zasztyletowano pogromce Hunów i najbardziej wpływowego człowieka na zachodzie ostatnich dwóch dekad. Upragnioną samodzielnością, krwawy cesarz, nacieszy się jedynie przez pół roku. 16 marca 455 Walentynian postanowił potrenować na polu marsowym. Gdy ćwiczył strzelanie z łuku, nagle od tyłu zaszło go dwóch dawnych podwładnych Ecyusza, Optyla i Traustyla. Pierwszy z nich zamordował cesarza, a drugi zapewne obecnego na miejscu Herakliusza. Napastnicy zabrali z truchła walentyniana cesarski diadem i bardzo dziwnym trafem zanieśli go Petroniuszowi Maksymusowi, który szybciutko założył go na własną skroń, uzurpując sobie w ten sposób władzę. Choć udział Maksymusa w spisku oraz jego powody nie są na 100% udowodnione, ruch zabójców i szybkość objęcia tronu przez leciwego senatora, może budzić uzasadnione podejrzenia. Peter Heffer sugeruje, że motywem zbrodni mogła być cesarska odmowa przyznania Maksymusowi tytułu konsula, co nastąpić miało z potrzeptów Herakliusza. Co ważne, jak wskazują wszyscy autorzy z bibliografii, niezależnie od nieudolności, niedoświadczenia i niekompetencji Walentyniana III, jego śmierć była ogromnym ciosem dla cesarstwa zachodnio-rzymskiego. Mimo wad, Władca był ostatnim przedstawicielem dynastii teodozjańskiej założonej przez Teodozjusza Wielkiego, który swoją osobą spajał przez 30 lat rozklekotane z różnych powodów imperium. Gdy zabrakło tego zwornika, do szeregu problemów trapiących kraj. Należało doliczyć kolejny. Brak odpowiednio wysokiego autorytetu dynastycznego wśród następców zamordowanego cesarza. Rzekomy inspirator spisku doskonale to rozumiał. Stąd tuż po przewrocie pomyślał o uwiarygodnieniu swojej władzy w miarę możliwości. Przede wszystkim Maksymus wziął sobie za małżonkę Eudoksję, wtowę po walentynianie III. Podobno miał jej nawet zwierzyć się z udziału w zamordowaniu świętej pamięci męża. Co nie przypadło kobiecie do gustu. Na marginesie miała ona innego faworyta do cesarskiej purpury. Szczerze mówiąc, nie wiem, co Maksymus chciał tym wyznaniem ugrać. Nieważne. Po drugie, Maksymus zerwał zaręczyny Eudoki i Huneryka, wandalskiego następcy tronu, wydając starszą córkę Walentyniana za swojego syna, imieniem Palladiusz. Odważny ruch i niestety bardzo głupi. Było to podanie na tacy casus belli Genzerykowi, który od kilku lat nosił się z pomysłem inwazji na Italię. Pozbawienie Huneryka iluzji o dziedziczenia rzymskiego tronu było idealnym pretekstem, by ten plan urzeczywistnić. Tak więc w maju 455 roku Genzeryk zbiera wielkie siły i rusza z Afryki na podbój Italii, lądując pod dawną stolicą imperium, przed którą ówcześnie nikt nie czuł respektu. Gdy wieści o tym dotarły do Petroniusza Maksymusa, uzurpator zamiast zorganizować obronę miasta, po prostu wsiadł na konia i zaczął uciekać. Wśród zgiełku kalumni i przekleństw tłumu towarzyszących rejteradzie cesarza, znalazł się jeden odważny człowiek, który rzucił w uciekiniera kamieniem. Rzut miał być idealny. Napastnik trafił Maksymusa w skroń i zabił na miejscu. Do zwłok podbiegł natychmiast Motłuch, który z wściekłości rozdarł je na strzępy. W taki oto żałosny sposób, po niespełna dwóch miesiącach, zakończyły się rządy tchórza Petroniusza Maksymusa. Cesarstwo zachodnio znów miało wakat na tronie. Genzeryk wkroczył do Wiecznego Miasta 2 czerwca i miał plądrować Rzym przez około dwa tygodnie. Podobno Szaber odbywał się bez gwałtownych incydentów, lecz przez jego długość wandalowie mocno uszczuplili bogactwo upadającej metropolii, wywożąc co się da do afrykańskiej stolicy. Tak oto chichocząca historia oddawała po 601 latach sprawiedliwość Kartaginie, zniszczonej niegdyś przez Rzymian, lepiej późno niż wcale. W trakcie swego krótkiego panowania Maksymus zdążył zrobić jedną rzecz, chwytając się wszelkich dostępnych metod. Pragnął on, jak wiemy, ugruntować swoją pozycję na tronie. W między innymi tym celu wysłano poselstwo do królestwa Wizygotów. Celem misji było uzyskanie pomocy militarnej tego ludu i umocnienie praw do tronu Maksymusa. To dobrze pokazuje, w jak złym stanie było cesarstwo zachodnio-rzymskie którym o sukcesji zaczęły nieśmiało decydować sympatie i antypatie barbarzyńskich ludów. Na czele tego poselstwa stał jednak ktoś, kto również pragnął purpury: to eparchiusz Avitus. Jeśli oglądaliście pola katalaunijskie, powinniście go skądś kojarzyć. To Avitus cztery lata wcześniej ostatecznie przekonał Wizygotów, by stanęli u boku Ecjusza w rzeczonej bitwie. Musiał on mieć zatem posłuch wśród mieszkańców południowo-zachodniej Galii. Zresztą nie tylko tam, Avitus był gallo-rzymianinem z pochodzenia. Wiemy o tym dzięki poświęconemu mu panegirykowi Sydoniusza, w którym pochlebca podkreśla wydatnie galijskie korzenie adresata. Prywatnie swojego teścia, by the way. Właśnie na tej podstawie wykluczyć można identyczne pochodzenie Majoriana, gdyż brak jest takowego galijskiego śladu w jego panegiryku. Avitus był właśnie u Wizygotów, gdy doszły go wieści o śmierci przełożonego. Nie zamierzał jednak kończyć misji. Świadom swojej popularności w Galii, zaczął działać teraz na swoje konto i starać się o purpurę dla siebie, ogłaszając się cesarzem. Avitus nie przeliczył się. Poparł go Teodoryk II, galijskie legiony, a 9 lipca także galijska arystokracja. Uzyskawszy to wsparcie, Avitus pomaszerował po poparcie senatu. Problemy zaczęły się w Italii gdyż od jakiegoś czasu działał tam Majorian, teraz szanowany komes domestyków, powołany jeszcze przez zamordowanego Walentyniana. To było dość kłopotliwe. Walentynian odkurzył Majoriana, nadając mu ważny tytuł, głównie w celu uspokojenia galijskich żołnierzy, oburzonych po śmierci wielkiego Flaviusza Ecjusza. Dynamika wydarzeń na Zachodzie była jednak tak wielka, że obecnie legiony z Galii były już całkiem ukontentowane, gdyż cesarzem został nie tylko człowiek, którego znali ze służby Uecjusza, lecz także rodowity, rzymski Gal. Majorian teoretycznie był zatem teraz niepotrzebny. A co gorsza, niewygodny, gdyż wspomniana cesarzowa Eudoksja, wdowa po walentynianie, to właśnie w Majorianie, a nie w jakimś Maksymusie czy Avitusie, widziała odpowiedniego cesarza. Wysoko postawiony wojskowy, zarządzający teraz gwardią przyboczną, Dodatkowo cieszący się poparciem żyjącej cesarzowej wdowy, przyznacie, to nie jest wymarzony podwładny dla nowego władcy z Galii. Być może Majorian spełniałby się w roli komesa domestyków u Avitusa, gdyby działał sam. Traf chciał, że po powrocie z przymusowej emerytury Majorian współpracował już za żyle ze swym przyjacielem, trzecim członkiem stajni Ecjusza, z niejakim Rycymerem. Losy tej dwójki przecięły się na pewno w trakcie służby u ostatniego Rzymianina. Mimo, że Majorianowi nie można odmówić personalnych ambicji, to jednak w porównaniu do Rycymera, Majorian wypadał blado. Może miało tu znaczenie pochodzenie kolegi. Według McGeorgia, Rycymer był przecież prawdziwym barbarzyńskim nobilem, znacznie bogatszym od kolegi. Jego matką miała być przecież córka Wali. Władcy wizygotów z lat 415-418 po mieczu wyglądało to również szlachetnie. Jego ojciec był podobno spokrewniony z Rechilą, królem swebów z lat 40. Zromanizowany półsweb, pół wizygot robił od lat wyborną karierę wojskową. I tylko barbarzyńskie pochodzenie oraz wyznawany arianizm przeszkadzały mu formalnie osiągnąć coś więcej niż tylko szczyt militarnej hierarchii. Ale od czego ma się ludzi? Nie wiadomo do końca, jak Rycymer rozpoczął swoją karierę wojskową. W każdym razie, na początku panowania Awitusa, sprawował już wysokie stanowisko wojskowe, podążając chwalebną ścieżką Stylichona sprzed lat, coraz bardziej wpływowego zromanizowanego barbarzyńcy oficera w rzymskiej armii. Być może Rycymer został mianowany jeszcze przez Maksymusa na stanowisko Magister Militum Prezentales, dowódcy armii wewnętrznej w Italii. Jakkolwiek mgliste jego początki by nie były, wiemy jedno: od panowania Awitusa Rycymer i Majorian w źródłach występują razem, niczym papuszki nierozłączki. Wracając do Awitusa, początek jego panowania był naznaczony dwiema palącymi kwestiami: najważniejszą była sprawa Wandalów, którzy nie zamierzali poprzestać na złupieniu Rzymu, kontynuując swe pirackie rajdy na Italię. Na domiar złego, wraz ze skarbami wiecznego miasta, w 455 roku wywieziono wielu rzymskich arystokratów wraz z Eudoksją i jej córkami. Starsza, Eudokia, była wciąż związana z wandalskim następcą tronu, co w połączeniu z tym, że w garści Genzeryka znajdował się teraz też Gaudencjusz, syn Ecjusza, dawało niebezpieczną mieszankę. Dość powiedzieć, że król wandalów miał obecnie kim obsadzić rzymski tron w razie skutecznego najazdu numer 2. Cesarz udanie poradził sobie z tym wyzwaniem. Do rozprawy z wandalami wysłał bowiem Rycymera, który podczas kampanii w 456 roku rozbił doszczętnie wandalską armię pod Agrigentum na Sycylii. Triumf ten Rycymer okrasił jeszcze zniszczeniem floty wroga w bitwie w okolicach Korsyki. Akcja zażegnała na chwilę wandalskie niebezpieczeństwo, i dowiodła zdolności dowódczych ambitnego magistra Militum Prezentales, zwiększając jego uznanie w oczach rzymskiej arystokracji. Drugim niebezpieczeństwem wiszącym nad cesarstwem Avitusa byli swebowie, którzy w tym czasie zaczęli plądrować iberyjskie posiadłości cesarstwa. By zaradzić sytuacji, Avitus poprosił o pomoc znajomych wizygotów i burgundów. Dowodem słabości ówczesnego cesarstwa zachodniorzymskiego jest to, że Avitus nie skorzystał po prostu z posiłków barbarzyńskich w kampanii pod rzymskimi sztandarami. Nie. Swebowie mieli być spacyfikowani wyłącznie rękami sojuszników za cenę przekazania im części rzymskiej ziemi. Tak oto w nagrodę król Burgundów, Gunderyk, miał otrzymać lugdunum z okolicą, a Teodoryk II dostał wolną rękę w Hiszpanii. Koalicja bez problemu rozprawiła się ze swebami króla Rechiara, pokonując ich w październiku 456 roku w bitwie pod Asturiką. Niedługo potem splądrowano stolice przegranych, Brakarę i schwytano ich władcę, który nie uniknął śmierci z rąk Wizygotów. Rozpoczął się niekontrolowany przez Rzymian demontaż królestwa Swebów przez Teodoryka II. Proces, przyspieszony jeszcze przez wieści, które na przełomie 456 i 457 roku napłynęły z Rawenny. Tam eksplodowała wreszcie ambicja barbarzyńskiego nobila Rycymera. Razem z Majorianem zapragnął on wykorzystać zamieszanie w Iberii do przejęcia władzy. A Witus popełnił błąd, angażując Wizygotów w ujarzmienie Swebów. Pozbawił się przez to jednego z filarów swojej władzy niszczący Swebów Teodoryk II. W razie W nie miał teraz jak przyjść z pomocą swojemu mocodawcy. Dodatkowo cesarz zaszedł podobno za skórę italskiej arystokracji, mianując gdzie się da swoich galijskich kompanów. W Rzymie roznoszono plotki, jakoby to Avitus miał też odpowiadać za braki żywności trapiące Italię od czasu utraty Afryki. Cesarz miał również przetapiać rzymskie prezioza, by opłacić barbarzyńskich sojuszników. Pod koniec 456 roku zapanował zatem idealny klimat na kolejny polityczny przewrót. Jak sugeruje Ilka Sywan, Rycymer i jego kompan w planowanym zamachu stanu mieli błogosławieństwo rzymskich senatorów, mających dość Avitusa. Partnerzy zebrali italskie legiony i pomarszerowali do Ravenny, gdzie zabili człowieka imieniem Remistus. Możliwe, że był to ówczesny magister militu. Wraz z nim w stolicy zginęło wielu innych zwolenników Awitusa. Wedle najprawdopodobniejszej wersji, w owym czasie cesarz przebywał w południowej Galii, w mieście Arelate. Gdy rozpoczął się pucz, miał pod sobą niewielu ludzi. Pomimo tego, cesarz wyruszył do Italii w asyście okolicznych Alanów. By rozprawić się z rebelią. Do decydującej bitwy doszło 17 października 456 roku pod Placentią. Z batalii zwycięsko wyszły siły Rycymera i Majoriana. Awitus musiał salwować się rozpaczliwą ucieczką. Gdy Rycymer i Majorian ostatecznie go dopadli, darowali mu życie. Cena za litość była jednak wysoka. Awitus miał się zrzec purpury w zamian za tytuł biskupa Placentii. Cesarz oczywiście zgodził się na ten deal. Nie nacieszył się on jednak zbyt długo biskupim Paliuszem. Umiera w niewyjaśnionych okolicznościach rok później. Możliwe, że z inspiracji rycymera, który uznał już, że śmierć dawnego cesarza nie wywoła większych niepokojów. Najważniejsze jest jednak to, że pod koniec 456 roku Cesarstwo Zachodnio-Rzymskie znów nie ma władcy. Na szczęście przepotężny rycymer który dzięki ostatnim wydarzeniom stał się niekwestionowanym panem zachodu, miał już swojego kandydata. Po uzgodnieniach na linii Senatrycymer Majorian Wojsko. Na początku roku 457 zaczęto zabiegać o poparcie kandydatury Majoriana u nowego cesarza wschodniorzymskiego. Proces intronizacji przeciągnął się w czasie i przebiegał etapami, niejasnymi w dodatku. 27 stycznia Leon I jako jedyny faktyczny cesarz miał nadać rycemerowi prestiżowy tytuł Patrycjusza, Majorianowi przyznając natomiast tytuł magistra Militum. Datacja i faktografia, jak mówię, jest w tym momencie niepewna. Spekuluje się, że 1 kwietnia Majorian przyjął tytuł Cezara, a dopiero 28 grudnia 457 roku został uznany za Augusta przez Leona I, stając się wreszcie pełnoprawnym władcą cesarstwa zachodnio-rzymskiego. Przyjmijmy, że około roku trwało dogrywanie się wszystkich legislacyjnych trybików. Owocując wreszcie objęciem władzy przez Majoriana pod koniec 457 roku. 11 stycznia 458 roku nowy cesarz zachodu staje przed Senatem w Rawennie i wygłasza inauguracyjną przemowę. Majorian wdzięczy się w niej do Senatu i wojska, dzięki którym został intronizowany. W tekście odnajdziemy też pełne szacunku odniesienie do Patrycjusza Rycymera, który wraz z cesarzem ma zagwarantować bezpieczeństwo imperium. Z przemowy możemy także wnioskować, że Majorian za głównego wroga Rzymu bez wahania uznaje wandalów i to ich pokonanie stanowić będzie główny, choć odległy cel panowania. Mówię odległy, ponieważ, by go osiągnąć, trzeba będzie pokonać po drodze szereg innych trudności, namnożonych w ostatnich niespokojnych latach. Spójrzmy zresztą na mapę. Cesarstwo Majoriana jest w tragicznym stanie. Arcywrodzy wandalowie ciągle zagrażają sycylijskim i italskim wybrzeżom. Pakt z 442 roku jest zerwany i Rzymianie cierpią głód. Wandalowie zajęli ostatnio nawet rzymską resztówkę na wschód od Leptis Magna. Wizygoci i Burgundowie okazali się jedynie sojusznikami Avitusa, a nie Ravenny. Detronizacja cesarza dała im pretekst, by wystąpić przeciwko Majorianowi i Rycemerowi. Teodorek II, po obaleniu Avitusa, złagodził nieco kurs wobec swebów i wycofał sporą część wojska z Hiszpanii do Galii, szykując się do konfrontacji z nowym duum Wiratem. Król Wizygotów ani myślał, by przekazać cesarstwu ziemie zdobyte na swebach. Wycieńczeni swebowie po wizygockim najeździe byli mocno osłabieni. Nie na tyle jednak, by zaprzestać ataków na rzymskie posiadłości. Na przełomie 457 i 458 roku jeden z dwóch swebskich królów, Maldras, zdobył Olicji po Wluzytanii, zajmując tereny dzisiejszej Portugalii. Ogółem rzymska władza nad Iberią jest teraz czysto iluzoryczna i ogranicza się do parunastu twierdz. Kwestia burgundzka przybrała równie zły obrót. Do barbarzyńców rękę wyciągnęli bowiem gallo-rzymscy arystokraci z południa, oburzeni depozycją ich krajana. Agrippinus, magister militum Galii, powołany jeszcze przez Avitusa, oddał Burgundom południową Galię za cenę sojuszu. Sprawę ułatwiał brak poległych pod placentją Alanów, dotychczasowych mieszkańców przehandlowanych terenów. Oznaczało to, że Italia straciła właściwie lądowe połączenie z wciąż wierną północną Galią. Nawet w Dalmacji nie wszystko układało się po myśli cesarstwa. Niekwestionowanym panem tego regionu był Marcelinus, arcyzdolny generał, którym gallo-rzymska elita widziała nawet nowego cesarza. Na szczęście dla Majoriana Marcelinus był patriotą i oferty nie przyjął. Poza tym był zatwardziałym wyznawcą starych bogów, i wiary zmieniać nie zamierzał. Dochował on wierności rawennie mimo sporych szans na zamieszanie w rzymskiej polityce. Swoimi dalmatyńskimi legionami, które strzegły prowincji stale zagrożonej przez Hunów i Ostrogotów. No dobra, to może Cesarstwo Wschodniorzymskie będzie w stanie wesprzeć chorego zachodniego brata w ogromnych tarapatach? Niestety, nic z tych rzeczy. Pamiętajmy, że w 458 roku nad Bałkanami nadal wisi widmo Hunów. Osłabionych, ale wciąż Kunów, to jednak już mniejszy problem wobec sąsiada, którego Konstantynopol miał na wschodnich rubieżach. Wedle Hifera, drugie największe supermocarstwo późnego Antyku, Persja Sasanidów, nawet w okresie pokoju angażowało mnóstwo wschodniorzymskich sił w Armenii i Mezopotamii. W spokojnych czasach pilnowanie granicy z Sasanidami miało angażować jedną czwartą całości Armii Imperium. Nie mówiąc nawet o potrzebach na wypadek wojny, Konstantynopol nie bagatelizował problemów Rawenny, ale pomoc, jaką mógł wysyłać na zachód, była ograniczona. Wychodzi zatem na to, że Majorian w swym ambitnym planie rozbicia Wandalów może liczyć głównie tylko na legiony z Italii oraz niektórych wiernych barbarzyńców. Sprawa wydaje się być beznadziejna. Jednak wbrew wszystkim przeciwnościom, Majorian okaże się bardzo energicznym i zaangażowanym władcą, typem cesarza niewidzianego od dekad na upadającym zachodzie. Pozytywne cechy wyszły na jaw jeszcze przed planowaną kampanią. W pierwszym roku panowania Majorian wydaje bowiem szereg noweli, które mają uzdrowić stan państwa. Akty prawne dotyczyły wielu aspektów funkcjonowania cesarstwa. Na przykład ochrony zabytków, relacji państwo-kościół, Administracji miejskiej, celibatu kobiet, prawa do noszenia broni, prawa spadkowego czy też obrony wybrzeża przed wandalami. Głównym celem ofensywy legislacyjnej Majoriana było naprawienie budżetu i wydolności fiskalnej cesarstwa, którego finanse z powodu korupcji, urzędniczych nadużyć, inflacji, defraudacji i strat terytorialnych były w opłakanym stanie. Ze strumienia ustaw początków rządów Majoriana. Wyłania się swoisty program naprawczy, w którym z jednej strony cesarz stara się podnieść wpływy z podatków i ograniczyć urzędniczą samowolę, z drugiej jednak robi wszystko, by nie antagonizować klas rządzących i nie narazić się na ich wrogość. Jak sugeruje Gerald Max, legislacyjny zapał nowego imperatora jest godny pochwały, lecz degrengolada gospodarki cesarstwa zachodnio-rzymskiego była już tak posunięta, że na jej poprawę. Potrzeba było dekad, a nie jedno, dwuletniej działalności. Wkrótce majorian zda sobie z tego sprawę, zapewne widząc opór i trudności we wprowadzaniu jego reform. Niezrażony zaledwie częściowymi sukcesami w sanacji państwa, przejdzie do realizacji najważniejszego zadania poskromienia wandalów i innych wrogich Rzymowi ludów. Rozpoczęcie rządów od prób naprawy gospodarki nie dziwi ze względu na ogromne koszty planowanego przedsięwzięcia. Wandalowie znajdowali się za morzem, w dodatku władali nim, gdyż 30 lat eksploatacji bogactw północnej Afryki pozwoliło im utrzymywać pokaźną flotę. Wandalowie kontrolowali też de facto duże wyspy Morza Śródziemnego Sardynię, Korsykę i Baleary. Do odzyskania Afryki potrzebowano zatem inwestycji w marynarkę. Dzięki temu miano nie tylko ukrócić pirackie rajdy na Italię i Sycylię, lecz także i przede wszystkim umożliwić transport żołnierzy na afrykański ląd. W ciągu 458 i 459 roku wielkim wysiłkiem zaczęto budowę około 300 okrętów, które ostatecznie zakotwiczono w Rawennie i Misenum koło Neapolu. Pełen werwy Majorian przystąpił w tym samym czasie do budowy armii uderzeniowej, wyzwania równie kosztownego co konstrukcja floty. Zwiększenie armii było jednak konieczne nie tylko ze względu na planowaną ofensywę, lecz także w celu obrony Italii. Prawdopodobnie jeszcze przed przyjęciem tytułu Augusta, Majorian musiał wysłać oddział pod komendę niejakiego burko w celu odparcia najazdu Alemanów na północną Italię. Najlepszą obroną jest jednak atak, musiał stwierdzić majorian. Nic nie mogło odwieźć go od wielkiej ofensywy na Wandalów. Teoretycznie, łatwiej byłoby ją przeprowadzić, atakując bezpośrednio z portów Italii. Cesarz jednak musiał czuć respekt przed wandalską flotą i pragnął maksymalnie skrócić czas desantu. Stąd jego wojsko miało przedostać się do Afryki przez odległy Gibraltar. W trakcie tego odwróconego marszu Hannibala, Majorian zamierzał przypomnieć Burgundom, Swebom i Wizygotom ich miejsce w szeregu. Częścią wielkiego planu był też wspomniany Marcelinus z Dalmacji. Stacjonując w Sycylii, miał on w odpowiednim czasie przejść z defensywy do ataku i wraz z nacierającym od zachodu Majorianem wziąć Gęzeryka w kleszcze na jego ziemi. Jeśli majorianowi uda się zrealizować niezwykle ambitne plany, może doczekać się statusu odnowiciela imperium stać się drugim Aurelianem. Aby jeszcze bardziej podkreślić wagę wyprawy, majorian nie zamierzał się w niej wysługiwać żadnym oficerem, żadnym magistrem militum, jak jego poprzednicy. Majorian zagrał w bardzo ryzykowną grę i postanowił wyruszyć osobiście na czele armii. Obecność imperatora miała podkreślać wagę misji i ułatwić negocjacje. Jego orszak uzupełniać mieli zdolni dowódcy, np. Egidiusz, kolejny z kuźni Ecjusza, Nepocjan czy Petrus. Z drugiej strony, oprócz ryzyka utraty życia w boju, wyjazd cesarza groził utratą poparcia w opuszczonej Italii, której kapryśne elity mogły zmienić zdanie i cesarza w stolicy. Kontrolę nad kluczową prowincją Majorian powierzył jednak dobremu przyjacielowi, Rycymerowi, zatem władza cesarza była w bezpiecznych rękach. Prawda? To jest największa zagadka całej opowieści. Jakie tak naprawdę relacje łączyły Rycymera z Majorianem? Czy ich rzekoma przyjaźń wykuta w kuźni Ecjusza była w istocie szczera? Czy w ogóle istniała? Czy był to jedynie mariaż z rozsądku pomiędzy ambitnym, bogatym, zdolnym, zromanizowanym barbarzyńcą i utalentowanym Rzymianinem, którego można było wsadzić na tron? Rycymer musiał znać dobrze majoriana. Znał jego niepokorną i indywidualistyczną naturę. Jeśli rycymer chciał marionetki w purpurze, znalazłby może innych kandydatów, którymi mógłby bez problemu sterować. Musiał zdawać sobie sprawę, że majorian zupełnie nie pasuje do roli malowanego cesarza. Penny McGeorge sugeruje, że Wirat mógł powstać z przekonania, że Zachód jest w tak wielkim kryzysie, że teraz potrzeba nie jednego, a dwóch kompetentnych ludzi u steru władzy. Istnieje też teza, że już po intronizacji Majorian zaczął knowania w celu uwolnienia się od wpływu rycymera, obrońcy przed wandalami, cieszącego się rosnącym szacunkiem wśród elit Italii i tamtejszego wojska. Wielka Wyprawa Majoriana Mogła być zatem spektakularną próbą emancypacji cesarza, która w razie powodzenia mogła przynieść Majorianowi nieprawdopodobny splendor i umocnić pozycję w nieuchronnym konflikcie z rycymerem. Moja teoria poparta zbyt małą liczbą dowodów jest taka, że być może Rycymer po obaleniu Awitusa nie czuł się jeszcze na tyle silny, by móc bezczelnie zainstalować na tronie kompletne popychadło. Mimo sukcesów pod Korsyką i agregentem. Posiadanych bogactw i kontaktów wśród barbarzyńców, nie był jeszcze pewien bezgranicznego poparcia rzymskich elit i dlatego na cesarza desygnował dobrze rokującego młodego kumpla z wojska. Czy w takim razie Majorian ambitnymi planami zaskoczył Rycymera? Kto wie, co siedzi w głowie naszego pół półwizygota. pół Wizygota? Punkt zborny ustanowiono w Ligurii. Tam wierne Majorianowi zachodniorzymskie legiony o wciąż wysokiej wartości bojowej połączyły się z oddziałami barbarzyńców zrekrutowanych głównie z terenów naddunajskich, między innymi Hunów, Ostrogotów, Alanów czy też Swebów, którzy nie emigrowali do Hiszpanii. Zapewne zaciąg barbarzyński przewyższał liczebnością rodzime oddziały. Pierwszym etapem wielkiej inwazji było ujarzmienie Burgundów, w tej odsłonie Majorian wykorzystał jeszcze swoich oficerów: Egidiusza, Petrusa i Nepocjana. W bardzo niejasnych okolicznościach panowie zmusili Burgundów do wycofania się z południowego wybrzeża Gali do Lugdunu, dzisiejszego Lyonu, gdzie oblężono barbarzyńców. Podczas gdy podkomendni byli zajęci na południu Gali, Majorian doglądał budowy armii, floty. Oraz odpierał kolejny najazd wandalów na kampanię w 458 roku. Wymienione przyczyny oraz legislacyjna ofensywa wstrzymały wymarsz cesarza do grudnia lub stycznia następnego roku. Gdy gruby śnieg pokrył Alpy, Majorian uznał, że jego kontyngent jest wystarczająco liczny, by stawić czoła wszystkim wrogom na zachodzie i południu. Rozpoczęła się militarno-dyplomatyczna ofensywa w Galii pierwszy krok do rzucenia wandalów na kolana. W niesprzyjających warunkach pogodowych Majorian z armią przeszli wielką przełęcz św. Bernarda i pojawili się po drugiej stronie Alp, meldując się ostatecznie pod Lugdunum. Tam swoje zdążył zrobić już Petrus, który zmusił Burgundów do poddania się. Zapał obrońców musiał w międzyczasie zelżeć, gdyż mogły ich dojść głosy, że zostali zdani na samych siebie. Teodoryk II lojalnie wsparł Burgundów i poprowadził armię w sukurs oblężonym. Wizygocka pomoc została jednak zatrzymana przez kontyngent Egidiusza, odesłany spod okrążonego Lugdunum. W efekcie Wizygoci i Egidiusz trzymali się teraz w szachu w Dolinie Rodanu, w okolicach Arelate. Na wieść o blokadzie, Burgundowie złożyli broń. Petrus ukarał pokonanych oraz spiskującą gallo-rzymską arystokrację, biorąc zakładników i potrajając ich obciążenia finansowe. Powiększone dochody z prowincji miały się przydać w konstruowaniu nowej floty Majoriana. Gdy cesarz zjawił się pod miastem, uzgodniono szczegóły traktatu pokojowego. Co ciekawe, był on korzystny dla Burgundów. Narzucono im, co prawda, status federati, lecz pozwolono im pozostać na większości ziem przehandlowanych przez zdradzieckich stronników Avitusa. Jak już zauważyliście, takie umowy z barbarzyńskimi królestwami były niebezpieczne. Ale wygląda na to, że Majorian potrzebował burgundzkiego rekruta w kampanii przeciwko rzymskiemu nemesis. Wandalom, wsparty nowymi sojusznikami cesarz, pomaszerował dalej na zachód, by wesprzeć Egidiusza w walkach pod Arelatę. Podobno w międzyczasie rzymski dowódca został oblężony w niezlokalizowanym prowansalskim mieście i bronił teraz rozpaczliwie mostu pontonowego na Rodanie, który dawał nadzieję na odsiecz od wschodu. Należało natychmiast pomóc Egidiuszowi. Majorian z armią przybył na miejsce na początku kwietnia 459 roku. Najpopularniejsza wersja mówi, że w pobliżu Arelate miała miejsce bitwa, zakończona wielkim sukcesem Rzymian. Porażka zmusiła Teodoryka do odejścia spod Arelate, do którego 17 kwietnia wkroczył Majorian. Na pokój przyszło jeszcze poczekać. Ten miał zostać podpisany między lipcem a styczniem następnego roku. I znów. Traktat był miłosierny względem pokonanych. Jego głównym zapisem był sojusz między Majorianem a Teodorykiem II. Celem aliansu było oczyszczenie drogi ze Swebów, którzy ostatnio zapuścili się aż do Betyki w południowej Iberii. Przypuszcza się, że akcja Swebów króla Maldrasa była dogadana z Gęzerykiem. To z Betyki przecież startować miał Desant na Wandalską Mauretanię. W zmaganiach ze Swebami Wizygotów wspierać. I być może nadzorować miał Nepocjan. Nie słyszymy nic na temat wizygockich posiłków w kampanii afrykańskiej, czy też o oddaniu hiszpańskich zdobyczy Rzymianom. Majorian wynegocjował na pewno jedynie i aż w miarę bezpieczny przemarsz do słupów Herkulesa, wolny od swebskiego zagrożenia. Po możliwej bitwie pod Arelatę, Majorian spędził kilkanaście miesięcy w mieście. W trakcie pobytu wydał kilka kolejnych ustaw. Oraz szykował armię na gwóźdź programu: Marsz przez Hiszpanię do Afryki. Na wiosnę 460 roku wszystko było gotowe. Majorian wraz z armią opuścił Arelatę, by w maju przekroczyć Pireneję i znaleźć się w Iberii. Dzięki akcjom Nepocjana i wizygockiego Komesa Suneryka. Udało się trzymać z dala nieprzewidywalnych swebów i marsz cesarza na południowy zachód Półwyspu Iberyjskiego przebiegał spokojnie. Wkrótce armia dotarła do Cezara Augusty na wschodzie Hiszpanii. W tym czasie genseryk zorientował się w powadze sytuacji. Sojusz rzymsko-wizygocki, jakkolwiek kruchy by się nie wydawał, zmienił wschód Iberii w autostradę do Afryki. Skoro swebowie nie dali rady zatrzymać Majoriana, król wandalów dał szansę dyplomacji, i wysłał do cesarza poselstwo z propozycją pokoju. Nie znamy szczegółów rozmów, pewne jest jedynie ich fiasko. Majorian zapewne zdawał sobie sprawę, że zbyt wiele środków i energii poświęcił, by jego antywandalska kampania została przerwana na tym etapie. Po nieudanych negocjacjach, Genzeryk przeszedł do taktyki spalonej ziemi. Nakazał zatruć studnie w Mauretanii i zniszczyć drogi, którymi wojsko rzymskie mogło ruszyć w stronę Kartaginy. Wzmocniono również przybrzeżne patrole, gdyż chodziły plotki, że rzymscy szpiedzy będą starali się przedostać do chrześcijańskich Maurów i Libijczyków, niezadowolonych rzekomo z rządów ariańskich Wandalów. Jak podkreśla Ian Hughes, ruchy Genzeryka wskazują, że Wandalowie mocno przestraszyli się wizyty Majoriana w Mauretanii. I szykowali się do rozpaczliwej defensywy. Armia cesarska musiała być zatem spora i miała niemałe szanse powodzenia. Żadna z akcji Gęzyryka nie dała mu jednak takiej przewagi jak niespodziewany morski atak w okolicach nowej Kartaginy. W zatoce pod tym miastem zacumowana była od pewnego czasu ukończona Wielka Flota Majoriana, gotowa do transportu żołnierzy przez słupy Herkulesa. W czasie, gdy cesarz był już blisko nowej Kartaginy, wydarzyła się tragedia. Na zakotwiczone okręty, które sfinansowano z takim trudem, napadła nagle wandalska flota. Napastnicy całkowicie zaskoczyli Rzymian, którzy nie zdążyli nawet wypłynąć na otwarte morze. Aby zachować w tajemnicy własne manewry, wydaje się, że atakujący musieli uderzyć bezpośrednio z Ibizy, wyspy Balearów najbardziej wysuniętej na zachód. Uniknięto w ten sposób wykrycia przez przybrzeżne patrole. Wandalowie w krótkim czasie zniszczyli bądź przejęli większość flotylli. Wydaje się, że za błyskawiczną dywersję musieli odpowiadać jacyś zdrajcy, którzy ujawnili wandalom lokalizację floty. W tej sprawie podejrzani są wszyscy, od wysokich rangą urzędników do zwykłych rybaków, kupców, którzy za opłatą mogli wydać na zgubę armadę Majoriana. Niezależnie od powodów katastrofy, Oznaczała ona, że w jednej chwili prysnęły marzenia o podboju Afryki. Cesarz nie miał czym przerzucić wojsk za morze. Trzeba było usiąść do negocjacji, w których to Genzeryk miał teraz lepsze karty w talii. Owocem rozmów był nieukrywajmy, dość upokarzający pokój, w którym cesarstwo zachodnio jest stroną przegrywającą. Na mocy traktatu, Majorian usankcjonował prawdopodobnie wandalską obecność w Mauretanii i Trypolitanii, a także na Korsyce. Sardynii i Balearach. W zamian. Cesarstwo otrzymało jedynie zapewnienie o zaprzestaniu ataków na wybrzeża Sycylii i Italii. My już znamy trwałość takich układów z barbarzyńcami. Dodatkowo do ojczyzny mieli powrócić znaczący jeńcy, porwani podczas najazdu z 455 roku na czele z cesarzową wdową Eudoksją. Majorian uzyskał też gwarancję bezpiecznego powrotu do Italii. Wielki zawód, ale po zatopieniu floty były to dość realistyczne warunki pokoju dla Rzymian. Zwłaszcza, że nad wymienionymi w traktacie terenami cesarstwo i tak nie sprawowało już faktycznej kontroli. I tyle. Tyle zostało z planów wielkiej ofensywy na Kartaginę. Z dużej chmury bardzo mały deszcz. Majorian musiał spodziewać się, że warunki pokoju nie przysporzą mu na pewno sojuszników w Italii, z której wyciśnięto spore pieniądze na sfinansowanie nieudanej kampanii cesarza. Jak podejrzewa Ilka Sywan, to pieniądze, a właściwie ich brak, mogły stanowić decydującą przyczynę niepowodzenia cesarza. Możliwe, że zebrane środki były już zwyczajnie na ukończeniu. Gdyby Majorian wciąż dysponował gotówką, na pewno nie porzuciłby sprawy, nawet po zatopieniu jego armady. Niestety, wedle rzeczonego autora, skarbiec świecił już pustkami i trzeba było przerwać wojnę. Cesarz musiał zatem wrócić do Italii, być może traktując pokój jako chwilowe zawieszenie broni do czasu opłacenia nowej floty. Rzeczywiste plany majoriana pozostają jednak w sferze domysłów. Po podpisaniu pokoju w listopadzie 460 roku, niedoszły odnowiciel imperium ruszył w drogę powrotną. Pozostawił on Nepocjana w Hiszpanii i Egidiusza w Galii, by pilnowali rzymskich interesów w prowincjach. Zawiedziony Majorian musiał myśleć o tym, jak przedstawić swą klęskę senatorom i rycymerowi. Zresztą, czy można mówić o klęsce? Przecież dzięki wyprawie ukrócono zapędy Wizygotów i Burgundów, którzy znów byli sojusznikami Rzymu. Przynajmniej dopóki żył cesarz. Zażegnano też samowolę z radzieckich elit z południa Galii. Mimo fiaska wyprawy do Afryki i permanentnego kryzysu wewnętrznego, Cesarstwo Zachodnio Rzymskie było teraz na pewno bezpieczniejszym państwem niż w 457 roku. Powracający majorian dotarł w końcu do Arelaty, gdzie zabawił do sierpnia 461. W tym czasie zapewne doglądał sytuacji w Galii, prowincji, w której odniósł największe sukcesy w karierze. Po kilku miesiącach cesarz wyruszył wreszcie do Italii. Mimo przygnębienia, Musiał być bardzo pewny siebie w obliczu konfrontacji z Rycymerem i italskimi elitami, gdyż przed wymarszem rozwiązał swoją armię. Ruszając do rawenny, chroniony jedynie przez najbliższych gwardzistów. Możliwe też, że w sierpniu 461 roku skończyły się ostatecznie pieniądze na dalsze utrzymanie kilkudziesięciu tysięcy wojowników. Cokolwiek było powodem decyzji Majoriana, była ona śmiertelna w skutkach. Rycymer wyruszył, powitać. Przyjaciela i panowie spotkali się 3 sierpnia 461 roku w liguryjskiej miejscowości Dertona, pod placentią. Szybko okazało się, że Majorian nie ma co liczyć na koleżeńskie gesty i pocieszające poklepywanie po pleckach. Rycymer miał bowiem przy sobie pokaźną liczbę żołnierzy. Ujrzawszy Majoriana, Patrycjusz bezceremonialnie rozkazał gorylom aresztować cesarza oraz zerwać z niego szaty i cesarski diadem. Przez pięć dni fałszywy przyjaciel miał torturować dawnego kompana z wojska, po czym jak gdyby nigdy nic, kazał go ściąć. Majorian. Ostatnia nadzieja Rzymu zginął równie nagle i niespodziewanie, jak jego wielka armada na wodach pod Nową Kartaginą. W chwili śmierci miał zaledwie około 35 lat. Jego brutalnie przerwane panowanie zasługuje na szacunek ze względu na skalę trudności przedsięwzięcia jego życia oraz reformatorski zapał. Krótkotrwałe rządy energicznego majoriana. Były niczym ostatnie promienie zachodzącego słońca nad umierającym cesarstwem zachodnio-rzymskim. Na razie jednak Rycymer triumfował. Jego władza była niekwestionowana. Stał się teraz cesarzem bez purpury. Co stało za zdradą Rycymera? Co sprawiło, że zabił dawnego przyjaciela? Jak możecie się spodziewać, sugestii jest wiele, lecz żadnej nie można traktować jako pewnej odpowiedzi na te pytania. Przede wszystkim sprawy nie ułatwia skąpość relacji dotyczących działań Rycymera w Italii podczas kampanii Majoriana. Być może kluczem do zagadki jest reakcja italskiej elity na wieści o zamordowaniu cesarza. Niektórzy zazdrośni ludzie cieszyli się wręcz z upadku Majoriana. Zgadzam się z tezami Penego MacGeorge'a i Ayana Hughesa, którzy sugerują, że prawdziwym powodem rozdźwięku między Majorianem i Rycymerem były odmienne wizje. Dotyczące uratowania imperium. Majorian był zwolennikiem ofensywnego podejścia, pokonania wrogów na czele z wandalami. Odzyskanie żyznej bogatej Afryki miało być zaczynem restauracji potęgi Cesarstwa Zachodniorzymskiego w być może granicach z 395 roku. Zdawał on jednak sobie sprawę, że droga do tego będzie długa i naznaczona wieloma zgniłymi kompromisami oraz reformą wewnątrz z drugiej strony Rycymer wraz z italskimi elitami optowali za defensywnym podejściem. Byli oni skłonni wyrzec się dawnych posiadłości na Zachodzie i Południu, Hiszpanii, Afryki, może nawet Galii. Byle tylko chronić italski trzon wraz z Sycylią i Dalmacją. Późniejsza defensywna polityka międzynarodowa Rycymera może na to wskazywać. Dodatkowo, staroświeckie elity Rawenny i Rzymu nie rozumiały, że minęły czasy których imperium mogło po prostu anektować barbarzyńskie królestwa drogą podboju. W ich rozumieniu sojusznicze układy z Burgundami czy Wizygotami były odczytywane jako porażki Majoriana, który w mowie inauguracyjnej przyrzekł chronić imperium przed niebezpieczeństwem. Wraz z klęską floty i upokarzającym traktatem z Gęzyrykiem, Majorian stał się dla arystokracji italskiej po prostu przegrańcem, którego należało się pozbyć stroną. Gdyż kontynuowanie jego ambitnej wizji doprowadzi do kolejnych klęsk i upadku imperium. Poza tym nikt nie lubi płacić wysokich podatków, do no nie? Zapewne dlatego nikt w Italii nie robił problemów rycymerowi, który teoretycznie wystąpił w obronie imperium, usuwając szkodliwego przegranego cesarza. Lata spędzone na wyrabianiu marki na Półwyspie Apenińskim i kontrola nad tutejszymi legionami. Na pewno dodatkowo ułatwiła patrycjuszowi zamach stanu. Nie zgadzam się przez to z tezą, że rycymer pozbył się Majoriana ze względu na ambicje i wzrost znaczenia dawnego kolegi. Jak moim zdaniem słusznie zauważa MacGeorge, po katastrofie afrykańskiego planu. Majorian miał zdecydowanie gorszą pozycję niż na początku swoich rządów. Jak nigdy wcześniej nie nadawał się do zdominowania przez niekwestionowanego pana Italii. Dopiero w przypadku triumfu majoriana w Afryce, rycymer mógł zacząć się bać popularności młodego zwycięzcy. Powodem jego morderstwa musiały być zatem wymienione wcześniej czynniki światopoglądowe i klęska wielkiej ofensywy na Afrykę. Po śmierci Majoriana w Cesarstwie zachodnio zapanowało krótkie bezkrólewie. Dopiero 19 listopada 461 roku Rycymer oddeleguje na stanowisko cesarza bezwolną marionetkę, podstarzałego senatora z południowej Italii, Libiusza Severa. Przez cztery lata panowania Leon I ani pomyśli uznać go prawowitym cesarzem. Zresztą i tak skończy najprawdopodobniej otruty przez, niezgadniecie zgadniecie, Rydzimera zgon Majoriana wywołał niemałe reperkusje poza Półwyspem Apenińskim. Nieśmiertelny 70 latek Genzeryk oczywiście szybciutko wypowiedział traktat pokojowy i znów zaczął najeżdżać na rzymskie wybrzeża. Najwierniejszy sojusznik zamordowanego cesarza, Egidiusz, nie uzna władzy Rycymera i Libiusza Sewera. Okopie się on w swojej północnej Galii i zacznie działać praktycznie jako niezależny władca ze stolicy w Soissons, kopiąc podwaliny pod krótkotrwały twór, który od imienia jego syna znany będzie jako państwo Siagriusza. Nepocjan w Hiszpanii postąpi podobnie do Egidiusza. Umrze jednak zbyt wcześnie, by ustanowić własne władztwo w Iberii. Miejscowa ludność wolała zresztą teraz wizygocką, a nie rzymską obecność. Po śmierci Majoriana, Teodoryk II zajmie też szybko Galię Narbońską, pozbywając się cesarskich resztek z południa dzisiejszej Francji. Zarówno Iberia, jak i Galia nigdy nie wrócą już pod władzę cesarza zachodnio-rzymskiego. Marcelinus wrócił zaś do Dalmacji i również się usamodzielnił, współpracując teraz coraz częściej z cesarzem wschodnio-rzymskim. Wychodzi więc na to, że plan Rycymera wejdzie w życie. Można skupić się jedynie na obronie Italii. Cesarstwo zachodniorzymskie niedługo po śmierci Majoriana nie będzie posiadać już bowiem żadnej innej prowincji. Po zgonie Libiusza Severa sprawami umierającego Zachodu żywiej zainteresuje się w końcu Konstantynopol. W 467 roku Leon I mianuje na cesarza zachodnio-rzymskiego swojego człowieka, Antemiusza. O jego kampaniach i relacji z Recymerem opowiem już jednak w planowanej biografii mordercy Majoriana zwanego czasem Grabarzem Rzymu. To wszystko z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Serdecznie pozdrawiam wszystkich patronów kanału, w szczególności mecenasów Majrona i Adama Tarnowskiego, najhojniejszych dobrodziejów Kroniki Historii. Żywoty będą autokratyczną serią, do której będę powracał, gdy znużą mnie ruchome prostokąty na polu bitew, czy animowanie tych samych mordek na mapie Republiki Rzymskiej? Ze stuprocentową pewnością mogę na razie obiecać, że następną omówioną postacią będzie Jan Hus. Będzie to dawno obiecana, dwuodcinkowa próba monetyzacji mojej pracy magisterskiej. Propozycje innych żywotów znajdziecie w przypiętym komentarzu. Ja tymczasem będę się już żegnał. Widzimy się w Republice Rzymskiej w 36 odcinku Historii Starożytnego Rzymu. Papa! Pa.